Dzień dobry państwu, kochani moi. Nie mecenasie, ni bębenie, ni żerłaku, z Piaseczna. Tam tylko są kurwy, tam są tylko do jebania. Tak jak tu siedzi twój człowiek, który tylko myśli o pizdziostach. No. Niczego spierdoliłeś. Choju pierdolony. Czarnokrętano podem. Podjedź po szkolną 17 do mnie. Na mnie pojedziecie. Ja już jestem gotowy. O tak są. Ciebie łeb opierdoli. Kurwo, tak co. A opierdolę znajdę. Nie pojedziecie. I maczetą kurwa opierdolę łeb. Przysięgam Bogu Wszechmogącemu za te kartki. Co tu kurwa dziś rozrzuciłeś? Ja mam świadków. A ma, wiem kto to robisz. Wiem kto to robi. Pamiętaj. Mariuszku, kurwa, jutro będziesz zajebany. Brawo, Meksykanie! Wygrałeś! Major przegrał z tobą. Ale jak chcesz walczyć ze mną, bardzo proszę. Zaraz rzucę rękawiczkę czarną, a ty masz podjąć. Za kłamstwo, za oszustwo, za nękanie się moje, że wzywałeś na mnie pogotowie, latałeś po dachach i tak dalej, i tak dalej. Sam wiesz, że winny jesteś 9600. Manelu! Manelu! Zaprzestań kurwa mnie obrażać, bo Manelu otrzymasz list, jak masz zabrać z krzaków Mariuszka do swojego domku, jak masz zabrać Meksykana, majora do ciebie. Dziękuję tobie, do majora, że napisałeś u mnie bęben i że ja źle. A czy ty się zajmiałeś się, że on narkotyki wącha? A, sranie. Że on wącha rozpuszczalniki, trawkę i tak dalej? A, trawkę. Meksykano! Podejmiesz tą rękawiczkę? Ze mną do walki? Bo mnie dość takiego obrażania mnie przez ciebie. Dość nie mówienie prawdy. Kiedy ty powiesz prawdę, Meksykano? Całą prawdę powiesz, przyznaj się. Jak ty wyzywałeś matkę, a zwalałeś na mnie winę. Ty to wszystko robiłeś. Ludzki. Normalny płat ludzki? Wyższy od mego. Wyższy od mego. To ty co chcesz postawić? Wyższy od... Nie można stawiać wyższego płotu. O! Rozmiar płotu to jest. To jest ustawa. Ja we wtorek jadę do ministra budownictwa, składam pismo kategorycznie o rozebranie tego płotu i będziesz jak stawiać, tak będziesz rozbierać. Pod nadzorem policji i prokuratury. I ludzie będą jechać po tobie jak po szmacie. Pojadą. Bo ludzie będą widzieć, że mnie zagrodziłeś świat. Jak? Słońce. Tak. A ty czy ciotki jak Laluś chcieli? Ja nie Laluś, kurwa. Laluś! Jestem. Laluś! Śmierdząca kurwa. Wycierali to drogę. Już! Już! Pojadą! Nie ma cię! Miałem cię! Jestem zamordowany na stałe. Miałem ciebie, kurwo! Miałem ciebie! Tak. Powiedziano! Powiedziano, nie weź mnie, kurwo, obrażać w moim domu. To ty mnie obrażasz. Nie weź mnie obrażać, świno! Cholera ty, patrzcie na ty! Obraża, że mój wujek, jestem krzyśniakiem, że ubekiem był. A kim? Ta sra! A kim? Kim jesteś? Sam powiedziałem, że... Całe życie mój wujek Lausiu, nie mów prawdę! Ty chuda kurwo! Szczapo zajebany ty, menelko ty! Wiesz co, ja widziałem ja jak dzisiaj... Ja przyklinę ty na moim kanale! Ja jechałem do Białegostoku, nawet dla... Majora jedną sprawę, to widziałem jak szedłeś już po piwko! A Carrefour jeszcze nieczynny, a ty siedzisz pod Carrefourem! Buteleczki przynosi do domu. Ile masz buteleczek, pustyk już? Cały dom? A kibel gdzie dla matki? Wybuduj! Nie ma, nie będzie. Nie będzie kibla? Nie.
To idź fraj, kurwa, na Wojtka tego, co posyłałeś pod dom. Idź fraj! A ten Mariuszek, kurwa, pojedzie. Prędko! A chuj cię w dupę i polisz swojego chuja, piętry niżej. Zajmij się mecenacku tym, bo jak nie, to będziesz spierdolony ze stanowiska. I to prędko. Ja wiem, kto jest kto prezesem. Dostałem właśnie, będzie kto prezesem jest całych mecenatów w Warszawie. Ja skieruję ten, zrobię ksero i skieruję do prezesa. Teraz skieruję i będzie kurwa po tobie mecenacku mi bębenie. Zasrany ty! Tylko o cipkach myślisz? A jak sprawy prowadzisz? Łapówki bierzesz? Ile łapówek wziąłeś, mecenacku zasrany? Nie wiem. Czy to wezmę i będzie na łbie swoim. Albo to. Za to, że ty pojechałeś w mojej rodzinie, skurwysynie, zajebany chuju, grajku śmierdzący! Tomaszu, ty zajebany, pierdolony ty chuju, ja nie daruję na to tobie. Przysiągłem, uklęknąłem, przysięgłem, widział Meksykano świadkiem i to ja sam zrobię tobie. Ludzie nie będą się dotykać do tego narzędzia, ale tu będą odciski moje. A wtedy niech mnie zabierają. Na wieki kochałem do pierdla. Ale ciebie, kurwa, nie będzie na tym świecie. Dziękuję bardzo.